Dzień dobry, witamy Państwa na kanale prezesa Janusza Korwin-Mikkego, a z nami jest, zgodnie z chęciami naszych widzów, jego żona Dominika Korwin-Mikke. Witam serdecznie, witaj Karol. Witam Cię Dominiko. Dzisiaj poruszymy temat Squid Game, bo dowiedzieliśmy się od prezesa, że Wasze dzieci chciały oglądać ten serial. Czy udało im się i jaka jest opinia Twoja na ten temat? Nie udało się oczywiście dzieciom obejrzeć tego serialu, ponieważ nie mamy Netflixa. Nadal nie mają Netflixa. To znaczy one się o tym dowiedziały w szkole. Od tego też poprzednia rozmowa z prezesem tutaj właśnie od tego się zaczęła, że dzieci od innych dzieci się dowiedziały, również pewnie od starszych. Może przypomnij mi, ile Wasze dzieci mają lat? Bo to jest coś 10, ciekawe. Nadzieja ma 10, już będzie miała 11. Na razie ma jeszcze 10, a Karolek ma 8. 8-11 lat i już w szkole dowiedziały się od Squid Games. No tak, no bo skoro jest 8 klasa, 8-7 klasa, chociaż to też nie jest tak, że one na przykład rozmawiają z tymi dziećmi, ale wiadomo, jak jest taka grupa, cała szkoła jest jakby ujednolicona w tym zakresie wiekowym, między 1 a 8 klasą jest ogromna przepaść, no to wiadomo, że te dzieci między sobą mają starsze rodzeństwo, jakoś to się wszystko roznosi. A oczywiście, że nie tylko oglądają 8 czy 7 klasy, ale oglądają również młodsze dzieci. Na przykład nasza córka twierdzi, że tylko ona jedna nie ma Netflixa. Być może jest to prawda. I znaczy, też chciałabym jakby później do tego dojść, bo to będzie jaka konkluzja być może naszej rozmowy. Dlaczego w ogóle taki serial stał się popularny również wśród dzieci? I czy to, że rodzice, bo też powstało dużo w internecie, takie było zamieszanie, że jakby alarm taki powstał i minister Czarnek się też wypowiadał, być może oglądał. Być może właśnie minister Czarnek też sobie kupił Netflixa z tej okazji. Ale był taki niepokój, że ten serial przyciąga zainteresowanie dzieci. I to jest moje pytanie, czy to jest wina tego twórców tego serialu, czy to jest wina rodziców, którzy bezkrytycznie pozwalają korzystać właśnie z takiej platformy cyfrowej, nie wiem, czy Netflix to jest platforma filmowa, gdzie w zdecydowanej większości jednak filmy, które są tam dostępne, są dla dorosłych lub może starszej młodzieży. To ja wyprzedzę tutaj pytanie naszych pewnie widzów, ale czy czasem wolnemu nie dzieje się krzywda? Dlaczego zabroniliście własnym dzieciom oglądania takiego serialu? No to jest właśnie na tym polega wolność. Że im się zabrania. Co tam? Pytanie takie przewrotne. Właśnie wolność polega na tym, że każdy wychowuje swoje dzieci zgodnie z własnymi zasadami. My uważamy, że oczywiście to nie jest film dla dzieci i to chyba każdy, kto oglądał ten film doskonale o tym wie. Ale ten lament, jaki podnoszą rodzice, że to się jakby przedostało, bo to jest tak jak taka tama, jak budujemy jakąś tamę i ona po prostu, ta woda przeważy, rozwali tą tamę i właśnie tak, taka jest właśnie zasada, kiedy pojawia się jakieś ogromne zainteresowanie czymś, no to ludzie, nie da się tego opanować. Ale oczywiście, jak już większość rodziców jakby przymknęła oko na to, że dzieci ten serial oglądnęły, czy młodzież, młodsza młodzież, no to siłą rzeczy to się rozleje też na inne, które na przykład rodzice zabronili, ale gdzieś tam, jeśli dzieci noszą telefony do szkoły, no to można coś pokazać, jakieś fragmenty, tak jak ja na przykład, bo ja tego serialu nie oglądałam, bo nie mam Netflixa, bo prezes nie... Janusz Korwin-Mikke uważa, że kobieta to stworzenie między mężczyzną a dzieckiem. To jest znany cytat. Ja tutaj... Może trafimy na TikToka. Ja się w tym przedziale załapałam jako dziecko, bo też nie mam Netflixa. Ale mam YouTube'a. I na YouTube jest mnóstwo fragmentów, które bardzo dużo mówią. Także tutaj Karol jest jako osoba, która oglądała od deski do deski serial. Tak, oglądałem. Skończył 18 lat zgodnie z prawem. Nie naruszył tutaj żadnych przepisów. Ja oglądałam bardzo dużo na YouTubie fragmentów. Nie tylko fragmentów filmu, serialu całego, których jest sporo, przyznam. Ale też różne filmy powstały. Na YouTubie jest mnóstwo takich filmów o tym serialu. Różni youtuberzy się wypowiadają, różne wątki są poruszane, łączone i po angielsku również. I one osiągają też, widać to zainteresowanie tym serialem, też na podstawie tych odtwórczych filmów na YouTubie, które właśnie twórcy internetowi tworzą z dużą chęcią. Dlatego, to znaczy tak, myślę, że bardzo wiele też można powiedzieć na temat tego serialu po obejrzeniu kilku takich kultowych, można by powiedzieć, scen. No na pewno jedną z tych scen jest scena Red Light, Green Light, prawda? To jest to pierwsza konkurencja, która jest... Też nie jest... To jest tak, że to jest jeden film z tym, ale różni ludzie wrzucają, jest kilka albo nawet kilkanaście różnych fragmentów właśnie na YouTubie, w których ta scena jest pokazana. No ona, myślę, ona jest szokująca z dwóch powodów, bo... Znaczy do libertarian chyba szczególnie. Bo większość libertarian chyba powiedziałoby, że taka gra mogłaby się odbywać, jeżeli ludzie się zgodzą.
A w tej pierwszej grze oni się niby zgodzili, rozumieli te zasady. Ale nikt nie rozumiał do końca, co to słowo wyeliminować oznacza do momentu, w którym nie padły pierwsze strzały. I tutaj zaczyna się problem i tutaj jest ten wielki szok, co tu w ogóle ma miejsce. No i właśnie, czy to ciebie nie szokuje? Czy to jest normalne, że kino powinno takie rzeczy prezentować? No ale właśnie to jest moje pytanie. Dlaczego ci ludzie tego nie wiedzieli? Bo widać wyraźnie, że oni szykują się jak do gry. Zresztą sceneria jest bardzo, to jest też właśnie to, co w ogóle powinniśmy może na początku powiedzieć, że sceneria tego wszystkiego. Jakie było twoje pierwsze skojarzenie, jak zobaczyłeś miejsce, do którego weszli bohaterowie? Bo to było na jakiejś wyspie, rozumiem, gdzieś tam na jakimś tam miejscu. Tak, to było na wyspie. No ja nie miałem pierwszego skojarzenia, bo ja się dowiedziałem w ogóle w tym serialu z TikToka. Już widziałeś fragmenty zajawki. Tak, tak. Ale nawet podczas oglądania tej zajawki, moje pierwsze skojarzenie to było przedszkole. Tak wyglądała ta sceneria. Jakieś kształty, później kiedy losowali te kształty do wydłubywania tą igłą. Trójkąt, parasol, gwiazdka, nie wiem, może coś tam jeszcze było. Kółko. Kółko. Tak jak małe dziecko ma taką zabawkę, prawda, gdzie różne kształty wkłada, gdzie uczy się kształtów. Ja mówię, co to jest za przedszkole w ogóle? Taka przyjazna atmosfera. I to też jest ciekawe, że ja myślę, że filmy, w ogóle horrory, bo to też i cały wątek związany z tym, że właśnie Azjaci wiodą prym, jeśli chodzi o horrory, o budowanie tej grozy, napięcia. Właśnie często to się objawia tym, że stwarza się pozór taki świat idealny, piękny, wrażliwy, nagle zamienia się w koszmar. I to właśnie dla mnie to jest właśnie tak zbudowane to napięcie. Wchodzimy do właśnie do przedszkola, że tak powiem w cudzysłowie, ja to tak sobie zinterpretowałam. Później bohaterowie robią zdjęcie, gdzie muszą się uśmiechnąć, prawda? Jeszcze do muzyki, to jest wszystko do muzyki Strausa nad pięknym, modrym Dunajem. Nawet zwróciłam uwagę na ten szczegół. Czyli stwarza się takie przeświadczenie, że jesteśmy w pięknym, idealnym świecie, gdzie będzie gra. Pojawia się, czyli zdjęcie, wszyscy się uśmiechnęli, wchodzą, bo to jest pierwsza konkurencja, gdzie była największa sieczka po prostu. No ja myślę, że to też jest duży kontrast do tego, co miało miejsce wcześniej, bo ci ludzie są są w rozpaczy, są w długach, nic im w życiu nie wychodzi, dlatego są gotowi zagrać w jakąś inną grę, pojechać gdzieś. Spróbować czegoś nowego. Dla nich to jest po prostu... Tak jak poker, trochę tak jak masz pokera, na przykład nie udadzą ci się karty i wymieniasz wszystkie. Czy tam taka druga wszystkie. Szansa na młodość. Tak. Może nie wyprzedzając zbytnio, trochę tutaj zaspoileruję, to w ogóle jest pełno spoilerów. Tak, zwłaszcza mnie, dlatego że ja nie oglądałam, także czekam właśnie z niecierpliwością na to, co że później wydarzy. Większość tych osób dobrowolnie wraca, co pokazuje, że ich sytuacja jest tak tragiczna, że chcą po prostu wziąć udział w tej grze. Uważają, że może jest szansa, że wygram, a moje obecne życie jest tak do niczego, że są gotowi ryzykować tak wiele. Tak, to jest taki samobójca, który liczy na to, że może jakimś tam trafem jego los się odwróci. Ale wracając właśnie do tej sceny, która jest, w internecie widać, że ten red light, green light, czyli raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy, ona ma też najwięcej wyświetleń, ona wzbudza największe kontrowersje, w ogóle emocje, dlatego że oni w tym momencie, dowiadujemy się, że zawodnicy nie wiedzieli, naprawdę nie wiedzieli, co ich czeka. I gdyby, to jest właśnie bardzo istotna sprawa, gdyby oni wiedzieli, że będą zabijani, że za najdrobniejszy błąd będą zabijani, na pewno nie zginęłoby ich aż tak wielu. Dlatego, że widzimy ten szok. Większość zawodników ginie, kiedy powstaje panika zbiorowa. To jest tak, pierwszy ten taki pomalowany na blond zawodnik, znaczy poruszył się, wywrócił. Jego kolega właśnie podszedł, jak zauważył, że z niego naprawdę leje się krew, to dostał paniki, wpadł na tą kobietę następną, która krzyczy. I wtedy rozpoczyna się panika, ludzie na siebie wpadają i ginie ich około połowa tak na oko. Widać, jak obrazowo te światełka znikają, które są symbolem każdego zawodnika. Tak obrazowo to zostało przedstawione. I ci ludzie giną z głupoty, po prostu oni na siebie wpadają, nawet nie z własnej winy. Ale jestem przekonany, że gdyby wiedzieli, o co chodzi w tej grze na początku, większość by... myślę, że kilka osób i tak by wziął udział w niej. Tak, ale nie aż tylu, tak? Tak. Więc na tym ale to też niektórzy ludzie mówią właśnie, że ten serial pokazuje wypaczenia obecnego kapitalizmu. Że po prostu jest grupa bardzo bogatych osób, które w ogóle organizują tą grę. Tak? No i grupa ludzi, która jest rozpaczona swoimi decyzjami i sytuacją finansową, która dla zabawy, to są po prostu takie igrzyska, to są takie walki gladiatorów, tylko w naszych czasach. No i tutaj bogacze sobie oglądają, ci gladiatorzy ginie jeden za drugim, no i to jest taka rozgrywka.
No i właśnie tutaj pokazują, że ten system ekonomiczny, który istnieje, tutaj wiele osób to atakuje, jest po prostu bardzo niewłaściwy, no i powoduje taką patologię, że po prostu jedni mają wszystko, drudzy nie mają nic. Jestem ciekawy, czy o tym myślałaś? Ale, szczerze mówiąc, dopiero tymi jakby tutaj nakierowałeś mnie na takie myślenie. Ale ktoś od razu zapyta, ale nie mają nic może na własne życzenie. Może sami tak sobie zorganizowali życie, tak pokierowali swoim życiem, że zostali bankrutami. Kto jest winny temu? Myślę, że właśnie mamy kilka historii przedstawionych i kilka osób... Znaczy jest osoba, która tam coś nielegalne interesy robi, no to myślę, że to jest bardziej jego wina. Jedna osoba jest finansistą i źle przeinwestował, myślę, że też jest jego wina. Jest jedna osoba, która no, próbuje, ale mu po prostu nie wychodzi, tak, nie miał szczęścia, nie miał tam sprytu. Ale jest na przykład kobieta z Korei Północnej, która jest po prostu w tej sytuacji z powodu reżimu Korei Północnej, po prostu chce przywieźć matkę. Jeszcze jest na przykład imigrant z Pakistanu. W ogóle coś ciekawe, w Korei jest bardzo mało imigrantów, to jest kraj bardzo hermetyczny. No i on jest po prostu oszukany, znowu taki, powiedziałbym, taki model antykapitalistyczny, pokazywanie, że ten system często jest niewłaściwy, bo ten pracownik ciężko pracował, a pracodawca nie chce mu wypłacić pensji, a on stracił palce. I on nie wie, on nie ma co zrobić, tak? Jest zrozpaczony także. Więc to myślę, że są pokazane różnego rodzaju historie, że są ludzie, którym nie wyszło z własnej głupoty, ludziom, którym nie wyszło, bo nie mieli szczęścia, ludzie, którzy zostali oszukani, albo mieli trudną sytuację finansową, albo po prostu no, przeinwestowali i im nie wyszło. No trochę tak jak w życiu, no. Loteria. No tak, jednemu się uda, tak, bo jest traf jakiś szczęścia, jakaś koniunktura korzystna, że otworzy biznes akurat wtedy, kiedy się to opłaca, inny na przykład kupi coś i później sprzeda ze stratą. No mówię, takie odzwierciedlenie również no, generalnie ludzkich sytuacji życiowych. Ale mimo wszystko zdecydowali się wziąć udział, bo to było tak, że po tej masakrze, można powiedzieć, na tym raz, dwa, trzy, na tej grze pierwszej, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, oni mogli podjąć, zostało ich około połowa, zdaje się. Zresztą tak, widać tak. Nawet, wystarczy sobie na YouTubie włączyć, jak ktoś nie oglądał, obejrzeć ten fragment, to widać od razu. I jednak oni decydują się powrócić do tej gry. No właśnie, to pokazuje, jak tragiczna jest sytuacja, ale z drugiej strony ja myślę, że oni do końca nie rozumieli, bo jak tak słuchałem i oglądałem uważnie, to miałem wrażenie, że większość ludzi zrozumiała, że duża część z nich może wygrać. Że nie jest tak, że jeden wygra, tak? Tak, tak, bo oni myśleli pewnie, że nie, tam 50-100 osób wygra, nie? No to będzie fajnie, a tak naprawdę chodziło o to, że tylko jedna osoba może wygrać, więc tam była szansa 1 do 400. No to szansa jest, no... Ja bym nie liczyła, że wygram, jakbym się tam znalazła. Aż takiego szczęścia nie mam w życiu, więc nie wiem jak ty. Ja bym wolała na pewno. Znaczy to jest kwestia no, więc serial, samobójstwa po prostu. Więc serial daje wiele do myślenia. Z jednej strony pokazuje patologię może obecnego systemu kapitalistycznego albo tak zwanego systemu kapitalistycznego, bo tutaj też wiadomo, mamy pretensje do niego, jak on działa, jak jest zarządzany. Może tutaj też brak, może także skupienie się na osobach, którym może nie wyszło w tym systemie kapitalistycznym czasami. A z drugiej strony mamy pokazane także, znaczy takie jest takie pytanie właśnie, czy dzieci powinny mieć dostęp do tego Netflixa i co powinny oglądać, na ile powinni mieć rodzice, no i właśnie jak je chronić. Tak więc reasumując to wszystko, jaka jest opinia twoja na ten temat tego serialu? No ja bym właśnie, a teraz zadam tobie, odpowiadając na to pytanie, zadam tobie pytanie, później jeszcze może powrócimy do tych wątków, które zostały poruszone w twoim pytaniu. Czym w ogóle dla ciebie jest Squid Game? Jakbyś miał tak określić właśnie, czy tą krytyką kapitalizmu, który nie musi być idealny w dzisiejszym świecie, czy czymś więcej? Ja myślę, że kapitalizm nigdy nie jest idealny. Znaczy kapitalizm, mi się podoba, co mówił, to był John Adams, prezydent Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że nasza konstytucja została napisana dla ludzi moralnych i religijnych, bo nie może działać dla innych ludzi. Przepraszam, wytniemy to. O ludzie, nie pomyślałam o moim budziku. To co, wytniemy to, tak? Nie, zostawimy. O jako mój budzik, no dobra, wytniemy, to jeszcze raz powiesz o tym, zadam ci jeszcze raz pytanie. No. Mój budzik no już go wyłączyłam. Boże drogi. No. Nie reaguje, nawet jak ściszę telefon, to i tak dzwoni. Dobra. Czyli to ja ci zadam pytanie, powiesz o tym kapitalizmie jeszcze raz. Czyli czy dla ciebie jest Squid Game, to tam będzie. No. Mnie się przypomina postać Johna Adamsa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że ich konstytucja została napisana dla ludzi moralnych i religijnych i nie może działać dla innych. Czyli moje zrozumienie jest takie, kapitalizm działa na tyle dobrze, na ile społeczeństwo wyznaje właściwe wartości. No bo jeżeli ludzie chcieliby się okradać, być nieuczciwymi, nie pomagać sobie nawzajem,
to nawet jeżeli będzie dobry system, który będzie promował ludzi, którzy ciężko pracują, oszczędzają, no to będzie po prostu grupa ludzi, która będzie wykorzystywała ten system w sposób niewłaściwy. Więc tutaj zawsze myślę, że na przykład w Stanach Zjednoczonych ten system kapitalistyczny dobrze działał, kiedy był połączony z chrześcijańską moralnością. I dużo właśnie takiej pomocy wzajemnej było wykonywane przez kościoły, ludzi dobrej woli, charytatywność. I nie jestem pewien, ale wydaje mi się właśnie w niektórych krajach azjatyckich czasami tego brakuje. Więc to może jest to przedstawione. A czym jest dla mnie Squid Games? Dla mnie to jest po prostu wersja właśnie takiego nowoczesnej walki gladiatorów. Na śmierć i życie ku uciesze ludzi wpływowych i bogatych. No bo tak to zostało przedstawione naprawdę. No jakbym miał opisać w skrócie, to jest po prostu gladiatorzy w wersji naszych czasów. Właśnie dla mnie jest to w ogóle film o współczesnym ludobójstwie. Bo jest to pokazane, jak mogłoby wyglądać w dzisiejszych czasach. Tam w ogóle są jakieś aluzje, dlatego cię zapytam, czy to jest tak, że ci lider jest lider i są jacyś ludzie w maskach takich chodzących złotych. To są jakby jego ekipa ta cała. To są ci bogacze, którzy właśnie to zorganizowali. Którzy, żeby na to patrzeć. I to jest tak, że oni patrzą przez takie jakby coś takiego, przez coś takiego, prawda, patrzą sobie. Na przykład jak była ta scena, kiedy ludzie skakali na szyby, i, bo to widziałam właśnie fragment na YouTubie, i przez takie przypominające, jak w starożytnym Rzymie Neron patrzył na walki gladiatorów przez taki bursztyn. Czy to zwróciłeś uwagę? Właśnie dlatego mam takie odczucie, że to jest właśnie takie wyraźne symbole skojarzenia. Bo dawniej właśnie bursztyn to w ogóle było coś takiego, nie było okularów w tamtych czasach, przecież bursztyn widać lepiej, zwłaszcza krótkowidzom. I dlatego też bursztyn był w tym celu używany. Ale to były takie jakby okularki stworzone, takie binokle, które właśnie z daleka się trzymało w ręku i się przez to patrzyło. I to, mówię, krótki fragment na YouTubie, który od razu wzbudził takie skojarzenie. I widzę, że ty też właśnie to pobudziło u ciebie. No tak, myślę, że można to podsumować, że Squid Game pokazuje, jakie mogą być wady, ale to nie powiedziałbym bardziej systemu, a może po pierwsze błędów ludzkich, bo ludzie, którzy podejmują złe decyzje finansowe, mogą być naprawdę w złej sytuacji. Także pokazuje problemy niektórych państw i tragiczne sytuacje. No, tak mówię o tej kobiecie, która ucieka z Korei Północnej. Także może niektórych imigrantów, jak ten ciężko pracujący Pakistańczyk, który nie miał jakiegoś dostępu chyba do dobrego sądu, albo nie znał się po prostu, jak może sobie wywalczyć tą swoją wypłatę. No i koniec końców pokazanie, właśnie nie wiem, na ile to jest prawdziwe, wydaje mi się, tutaj zostawię to naszym widzom do oceny, że jest grupa bardzo wpływowych ludzi, która może manipulować tymi, którzy mają problemy dla swojej uciechy. No i to też jest dużo po prostu wartych rzeczy do zastanowienia. Ja nie miałem takiego wrażenia, że to jest film antywolnorynkowy albo jakoś antyelitarny, tylko właśnie takie po prostu pokazanie, jakby coś mogło wyglądać. No i szczerze mówiąc, jestem ciekawy, jak będzie wyglądał sezon drugi. O, to właśnie nawet nie wiedziałam, że jest planowany sezon drugi. To też czekam. No tak się teraz robi, jak jedynka wychodzi, to się zawsze robi drugi. To znaczy tak, film, serial jest właśnie, tak jak powiedziałam, jakąś metaforą współczesnego ludobójstwa. Grupa bogaczy, którzy mają niewątpliwie jakieś perwersyjne, dewiacyjne pragnienia, jeśli lubią patrzeć na to, jak ludzie się zabijają. Ale jest to może być ludobójstwo nie tylko, które działo się w starożytnym Rzymie, czy w starożytności, ale również na przykład, ja widzę tutaj duże analogie też do lat 40. XX wieku, początku lat 40. I choćby nawet taka scena z tym strażnikiem, w jednym momencie jeden zawodnik, który widział, że mu ten parasol się rozłamał podczas wydłubywania tych kształtów, przyłożył, jakoś tak to zrobił, że nie wiem, chyba pistolet zabrał. Zabrał pistolet i przyłożył strażnikowi pistolet do głowy. I w ten sposób chciał, może zaszantażować, że zabije go, jeśli mnie zabijecie. I co się wtedy stało? Grupa innych strażników w momencie zaczyna rozstrzeliwać innych graczy. Czy kojarzysz ten fragment? Nie. Tak, znaczy jeden został zabity, tak. Wiem, o który fragment wtedy chodzi. Ściągnął, zmusił go do tego, żeby pokazać twarz. No i to spotkało się z jego śmiercią. No to właśnie a propos tego totalitaryzmu to pokazuje, że właśnie ten system jest tak stworzony, że ktoś ustalił bardzo surowe zasady i najmniejsze odejście od nich kończy się wyrokiem. Właśnie,
dwie takie zasady. Jedna, że świat bezlitosny, bezwzględny. Strażnik zdjął maskę, chociaż wiedział, znaczy no, było to karane śmiercią i bezwzględnie zostanie ukarany za to śmiercią, ale mało tego, inni strażnicy odwracają się i zabijają innych uczestników. Nie wiem, czy właśnie kojarzysz to, czyli na zasadzie odwetu. Jeden złamał zasadę, znaczy jeden zawodnik podniósł rękę na strażnika, co też oczywiście jest karane. I za to ginie około 20-30 innych ludzi. Oni chyba zginęli wtedy za to, że po prostu próbowali uciec, czy przegrali grę. A propos jeszcze tego systemu totalitarnego, tak już na koniec, nie wiem, czy zauważyłaś, że tam było takie wspomniane, że wszyscy mają mieć tutaj równą szansę. No to tego akurat nie widziałam. Tam właśnie to było tak wspomniane, jakby takie pokazanie, że tutaj system kapitalistyczny was zawiódł, tutaj jest system totalitarny taki bardziej, że wszyscy mają po równą szansę. I możecie się odkuć. Ale nie mieli tych równych szans. No. Dlatego, że to była gra na szczęście. Jeśli ktoś podczas tego ataku paniki, który był w pierwszej konkurencji, jeśli ktoś na kogoś wpadł po prostu, no to ten drugi się wywracał, też się ruszał przez to i został zastrzelony przez tą lalkę. Więc tych szans nie było. To była gra na szczęście. No też. Też w dużej mierze. Myślę, że troszeczkę dużo powiedzieć na ten temat. Tak. Moglibyśmy mówić i mówić. Ale jakaś ostatnia myśl? No ostatnia myśl, to co mówiłeś jeszcze a propos tego, że przedarło się do społeczeństwa, przedarło się do popkultury. W ogóle wątek Squid Game, który się pojawia też w jakichś fragmentach na TikToku, przeróbki powstały w internecie. Dlatego to też a propos, co mówiliśmy na początku, że nie da się uchronić przed tym dzieci, bo nawet jeśli one serialu nie obejrzą, to obejrzą przeróżne fragmenty, mogą obejrzeć fragmenty na YouTubie i fragmenty, nawet widziałam, nie wiem, SpongeBoba, który jest tam przerobiony ze Squid Game. Więc to już się przedostało i tego się nie da cofnąć. Co nie znaczy, że serial jest serialem dla dorosłych i nie powinny tego oglądać dzieci. Więc tutaj jesteśmy trochę tak, no trudno wydać jakąś konkretną radę albo opinię. No ja bym swoim dzieciom tego nie pokazywał. No na pewno nie, no, ale też to jest to widać na podstawie tego, co dzieje się w internecie, że też nie da się od tego uciec, od Squid Game. Myślę, niektórzy przyznają, że są dobre blokady. A misze udowadniają, że można uciec. Ale pytanie, jakim kosztem? Tak. No i z tą myślą myślę, że pozostawimy naszych widzów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za uwagę. Tak, prosimy o komentowanie, subskrybowanie, bo spróbujemy rozruszyć ten temat. Jeżeli chcielibyście zobaczyć Dominikę Korwin-Mikke ponownie na kanale Prezesa, dajcie znać i może w jakiej formie. Ja nazywam się Karol Wilkosz i dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.